No witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać układy typu GML. To są układy hybrydowe. Unitratel podprodukcja, 84 rok. GML 026, czyli to jest scalaczek, który jest końcówką mocy od bodajże Amatora albo od Ajdy. Amator, Ajda i jeszcze tam sporo takich rzeczy były na tym robione. I teraz tak, to są scalaki, gotowe wzmacniacze audio końcówki mocy. I teraz tak, jak je naprawić? Musimy, tu ja już tutaj sobie odgrzebałem klej, ale to tak pasuje, że można sobie podnieść tą wtyczkę, tą złączkę. I co my tutaj widzimy? Mamy tak, BD135, 136, tutaj 135, 136 i to są akurat wersja importowa, bo normalnie w Polsce wstawiane były BDP 285 bodajże. A to są środki, te silikonem są zalane, od 2N3055. Jest to końcówka mocy i tutaj ten stabilizuje temperaturę radiatora, ten malutki scalaczek. Tak jak widzimy wewnątrz tej hybrydy, można w każdej chwili wylutować tutaj te nóżki, ten tranzystor i podstawić tutaj BDP 285. Chyba, z tego co pamiętam. Zaraz Wam pokażę zdjęcie schematu tej końcówki mocy. No dobra, teraz Wam pokażę, jak wygląda właśnie wnętrze tego tranzystora. To jest 2N3055 i to jest właśnie w tej hybrydzie. No i zobaczymy, co tutaj, jak Polacy kiedyś w 80-tych latach produkowali te tranzystory i te układy hybrydowe, nie? Może ten posłuchamy. GML Nysilnik 026 to jeden z pierwszych modeli wykonany w overkill strukturach IPA tranzystora mocy nawiasa po nawiasie przygotowana była nawias na elektrycznej, kuchennej maszynce do gotowania po nawiasie do posrebrzonej kostki miedzianej. Kostka ta przyklejona była do obudowy aluminiowej układu hybrydowego i dodatkowo była od niej izolowana elektrycznie listkiem miki nawias B. Po nawiasie do kostki miedzianej był doklejony mały pasek ceramiki z nadrukowanymi kontaktami nawias C. Po nawiasie, do których z jednej strony przyczepiano ultradźwiękowo druty aluminiowe nawias D. Po nawiasie do HIPA tranzystora, z drugiej lutowano cudzysłów srebrzanką cudzysłów nawias D. Po nawiasie połączenia z układem grubowarstwowym. W pierwotnej wersji, wzorując się na układzie Sanyo STK myślnik 015, próbowano łączyć ultradźwiękowo strukturę HIPA na miedzianej kostce aluminiowymi drutami bezpośrednio do podstawowej płytki ceramicznej układu. Jednak ilość prawidłowo zmontowanych układów wynosiła tylko kilka procent, więc zdecydowano się całkowicie wydzielić tranzystor i dopiero jak był prawidłowo zmontowany i sprawdzony elektrycznie, wklejać i wlutowywać do hybrydy. Nigdy nie poradziliśmy sobie z niezawodnością układów z hipami tranzystorów. Jednym ze sposobów było cudzysłów przygrzewanie cudzysłów ultradźwiękowe drutów aluminiowych nawias lub złotych po nawiasie podwójnie, a właściwie w literę V. Tej J na srebrnym kontakcie płytki ceramicznej były dwa zgrzewy nawias z reguły dodatkowo pokryte przewodzącą pastą srebrną po nawiasie, a na HIP 1 nawias było za mało miejsca na dwa zgrzewy po nawiasie. Egzemplarz ze zdjęcia jest wcześniejszy, gdyż ma po jednym drucie aluminiowym nawias, ale już z klejem srebrnym. G.
Po nawiasie, nasze zgrzewarki ultradźwiękowe pochodziły ze złomowanej linii produkcyjnej układu w cudzysłów logika cudzysłów myślnik radziecka wersja TTL. Nie sprawdziły się ani w CEMI, ani u nas. Nasze nieustające próby wykonania prototypów z ich zastosowaniem miały cudzysłów zachęcić cudzysłów NITE do zakupu porządnych urządzeń produkcyjnych dla Telpodu i chociaż jednego dla OB. Wspomnienia jednego z twórców układów hybrydowych produkowanych przez Telpod. Inne elementy pozyskane z układów hybrydowych. W takich obudowach nawias C45 po nawiasie mieściły się polskie diody i tranzystory. Brak oznaczeń sugeruje dostawę fabryczną dla producenta układów hybrydowych. Oznaczenia typu były umieszczane na pudełkach z elementami. Element SMD przyklejony do szklanej płytki podłużowej. Nie wiem z jakiego źródła pochodzi. Telpod nie produkował układów na szklanym podkładzie. Temat wzmacniaczy GML jest opisany na stronie. Hybrydowy wzmacniacz mocy audio. Jeżeli ktoś wie więcej na temat powyżej opisanego eksponatu, to proszę o informację przez zakładkę kontakt. No i dobra, i to by było na tyle, taka krótka prezentacja o układzie GML. No i co jeszcze? Z tego co tutaj widzę, na tych staruszkach, na tych właśnie GML-kach, powstanie wzmacniacz z tym, że z preampem lampowym. I zobaczymy, co to wyjdzie za wynalazek. Czyli będzie tak. Będzie na płytce, to będą dwa takie ala monobloki, będzie tak stelaczek, tylko że ona będzie taka wąska i długa. Tak jakbym przeciął na dwa, mogę zrobić to na jednej jako cały wzmacniacz. Ale będzie w ten sposób. Będą dwa GML-e, oczywiście będzie radiator. Tutaj dojdzie cały układ tych końcówek, tam kilka kondensatorków. Do tego, do każdego będą w ten sposób podstawione toroidy. Tutaj jeszcze się zmieści kondensator od filtracji. O tak, z tej strony. I lampki radiowe EF80, są to pentody mocy, które będą nam robiły za... Po drugą muszę dobrać. Później sobie dobiorę. O. Mniej więcej tak to będzie na płytce wyglądać, tylko że to będzie... Będą dwie... Oczywiście dojdą elementy, tu kondensatory do filtracji, diody do powielacza, bo te trafo ma 70... Maksymalnie 72 V już po filtracji, także akurat jak w mordę strzelił, więcej nie potrzeba na preamp. No i co? 2 ampery tutaj wyjście na końcówkę, 24 V po filtracji, 36 V. Akurat centralnie na GML-a, jak już sprawdziłem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A w następnym odcinku będzie to, co za chwilkę zobaczycie. Film się nadaje. Follow-mastera by złożył? Rozpizdzony w trzy pizdy. Nie, wszystko jest ok. Może tak, ty, tylko... ja to nagrywam. Będzie kolejny odcinek z Danielem. Tylko w trzech częściach, nie? Rozumiem, no. Że Followmaster jest. No. Ale to troszkę musimy poczekać, bo... Czekaj, muszę... to Adam czy Daniel? Bo już mi się tydzień nosimy. A, bo to tak. Tak, bo Adam był krótszy. Tak, tak. I Adam krótszy. To był bez tego, no. Bez wzmacniacza. Bez wzmacniacza, samo tak. Twarz od stawku jest. Mam tego Phonomastera, no. Ale muszę dać do troszkę do renowacji skrzynkę. Jak będę wszystko skompletuję, to co mogę do Ciebie przynieść? Można przynieść, nie, to. Nie, tutaj nie, jest klient. Nie nagrywaj, będziesz na YouTubie, tylko musisz mi papier podpisać, czy mogę. Będę się śmiać, nie nagrywaj. Nie, czemu? Damy radę, to o, ja fajnie gra. Przyniosę tego Phonomasterka, tylko jak skompletuję tam wszystko. A mówi z kolumnami do Ciebie wpaść, to raz, dwa wylutujesz, wylutuję, nie? Głośniki, wezmę głośniki do regeneracji, a obudowy sobie będziesz mógł zabrać, bo będziesz odnawiał, nie? Obudowy muszę dać do renowacji, bo straszne są.
W jednym się zachowały, chyba zobaczysz, oryginalne, sprawdzimy, bo na tych szmacianych zawieszeniach to dobre, nie? Mm-hmm. Tak, no, oryginalny tonsil. No, no, zielona, zielonkawa membrana, tak? Ale szmaciane, wiesz, te nie gumowe, te zawieszenia, tylko no, takie szmaciane, nie? Nie wiem, oryginalne. Czy... Dobra, nie będę... nagrywać. Nie, później nagrywać. Będzie. To będzie taka zapowiedź filmu z naprawy właśnie, no. Bo leży wkładka rozwalona i, a tego i nowa igła. Tego i, fonomastera, rozumiesz, od chłopaka odkupiłem. I muzyczka se gra. On